Marcin, pamiętasz, jak rozmawialiśmy pierwszy raz, mieliśmy okazję do tego wywiadu, w którym cię przedstawialiśmy kibicom GKS-u Katowice, powiedziałeś, że cieszy się, że znalazłeś się w tym szerokim składzie reprezentacji. No i niespodzianka chyba dla ciebie, jesteś w tej wąskiej reprezentacji, przyjechałeś do Spały, przygotowujesz się do tej Ligi Światowej, cieszysz się z tego, jesteś zaskoczony tym powołaniem? Zgadza się. Była to spora niespodzianka, ale taka bardzo pozytywna. Nie spodziewałem się tego na pewno, że będę aż tak w wąskim gronie. No i była to dla mnie miła taka nagroda, taka niespodzianka. No i bardzo się cieszę, że tutaj jestem. Myślę, że ten okres, podczas którego będę tutaj przebywał na tym zgrupowaniu, da mi bardzo dużo. Dla mnie jako młodego rozgrywającego jest to niezwykle ważne, żeby trenować, uczyć się od takich wybitnych zawodników, jak tutaj są, i od sztabu szkoleniowego. Także wydaje mi się, że tylko mogę z tego czerpać i będę się starał jak najdłużej tutaj zagościć. Zobaczymy, co z tego wyniknie. Powiedz, miałeś już okazję rozmawiać ze sztabem szkoleniowym, z trenerem Georgiem, czy z trenerem Piotrem Gruszką, który będzie cię prowadził w GKS-ie Katowice? Tak jest, z trenerem Gruszką rozmawiałem, kilka zdań wymieniliśmy, troszkę sobie porozmawialiśmy, jak to będzie wyglądało tutaj, jak to będzie wyglądało potem, także bardzo sympatycznie, bardzo miło. No ale nie ma co ukrywać, że teraz nas czeka ciężka praca, także myślę, że czasu na taką rozmowę stricte nie będzie tak dużo. Myślę, że więcej na takie sprawy czysto siatkarskie. Właśnie, jeżeli już jesteśmy przy tych sprawach czysto siatkarskich, powiedz mi, jak wyglądają tutaj te treningi, na czym się skupiacie, co chcecie wypracować? No myślę, że jak na razie będziemy się starać i staramy się pracować nad tym, żeby jak najlepiej wejść w ten sezon reprezentacyjny, żebyśmy jak najlepiej się przygotowali w tych pierwszych dniach, jakie teraz są, i postaramy się no po prostu zrobić taką, powiedzmy, wytrzymałość, takie przygotowanie pod to, co będzie potem, za kilka tygodni, może za, nie wiem, za tydzień, za dwa, no nie wiem, ciężko mi powiedzieć, bardziej chodzi o to, żebyśmy po prostu weszli teraz dobrze w to wszystko i żebyśmy jak najwięcej później z tego czerpali. Miałeś już okazję trenować i z Fabianem Drzyzgą, i z Łomaczem, ty jesteś trzecim rozgrywającym, jest was trzech, dwóch trochę starszych od ciebie, ty najmłodszy. Możesz się czegoś od nich nauczyć? Depczesz im po piętach? Nie boisz się tej rywalizacji z nimi? Zdecydowanie mogę się od nich bardzo dużo nauczyć. Są to wybitni zawodnicy. Są to zawodnicy, którzy grali już na wielu imprezach, w klubie, w reprezentacji. Także są to zawodnicy, od których na pewno będę się mógł dużo nauczyć pod względem zachowania, pod względem czysto siatkarskim. Także na pewno bardzo mnie cieszy fakt, że będę mógł z nimi współpracować. No i będę robił wszystko, żeby gdzieś tam się podpatrywać i jak najwięcej od nich uczyć, bo to jest dla mnie podstawa. Ja chcę się cały czas rozwijać, jestem młody, także na pewno jeszcze bardzo dużo pracy przede mną, no i chcę po prostu cały czas iść do przodu. Powiedz mi jeszcze, z kim jesteś w pokoju i czy nawiązałeś tutaj już jakieś takie przyjaźnie z innymi siatkarzami? Jestem w pokoju z Kacprem Piechockim, znamy się z młodzieżowej reprezentacji, także na pewno tutaj nie było żadnych problemów, dogadujemy się. Generalnie z wszystkimi zawodnikami jest bardzo miła atmosfera. Dzięki wielkie. Dziękuję bardzo. www.asapolska.pl